Krypto przedstawiają. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. To właśnie 10 lat temu, ponieważ nagrywam ten materiał 15 września 2018 roku, 10 lat temu równo upadł bank Lehman Brothers, tym samym rozpoczynając potężny, globalny, jeden z największych kryzysów finansowych Naszej nowożytnej historii. Kryzys, który rozpoczął się w jednym z państw, a tak naprawdę dotyczył mniej lub bardziej całego świata. Kryzys, który pochłonął też życie wielu ludzi, których sytuacja finansowa pogorszyła się na tyle, że niektórzy z nich niestety nie wytrzymali tego psychicznie. Jak to jest, że instytucja, która zajmuje się w sumie inwestycjami, czymś, co niektórych w ogóle nie dotyczy, potrafiła Zmienić bieg historii. Zanim przejdziemy do konkretów, przypominam o czymś w sumie też konkretnym: że wkrótce poprowadzę webinar o tym, co dzieje się na rynku. Myślę, że będzie tam fajna analiza aktualnej sytuacji, tego co obserwujemy ostatnio. Mamy takie chyba fajne odbicie. No i daje to pewne możliwości. Także opowiem tam również o nowościach w projekcie Experti, który intensywnie. Promujemy, także zapraszam do zapisania się na ten webinar, do wzięcia w nim udziału, bo myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. 10 lat od upadku banku Lehman Brothers wygląda na to, że wszystko jest w normie, że wszystko jest fajne. Natomiast trzeba pamiętać, że tam, gdzie są, że tam, gdzie jest banksterka ogólnie, to prędzej czy później są problemy. To przyznam szczerze, że przy całym moim pozytywnym podejściu do życia, do świata. Przy moim wysokim poziomie szczęścia jako człowieka, bo dziś tak bardziej, bardziej filozoficznie bym chciał z wami porozmawiać, przy całej tej mojej radości życia, bardzo mnie rozczarowuje, jak działa świat pod kątem finansowym. Czyli, że tak naprawdę jakiś człowiek, który się po prostu urodził w jakimś kraju, także, wiecie, losowo to się wydarzyło, i on sobie gdzieś tam jest. I on pracuje w kopalni diamentów. I on tam pracuje i od rana do nocy kopie. E, ktoś go też kopie często. E, on tam wydobywa te diamenty. Bardzo często jest w ogóle poza słońcem, brakuje mu witamin. I on dostaje na przykład dolara dziennie za to. A następnie e, banksterzy, przykładowo, prezesi wielkich instytucji którzy często w ogóle nie patrzą na konsekwencje swoich działań, no kupują sobie te diamenty za setki tysięcy dolarów albo za miliony, bo ich po prostu stać. A wszystko mniej lub bardziej wynika z przypadku, bo ten sam wesoły bankster, jakby się urodził w trochę innym miejscu, w trochę innych okolicznościach, w trochę innym dniu, to mogłoby się okazać, że zamiast być człowiekiem, który wspiera system finansowy wyzyskujący ludzi, wyzyskujący społeczeństwa i okradający całe kraje masowo, bo każdy z nas jest okradany przez ten system finansowy, no to ten sam człowiek mógłby być na zupełnie innym miejscu i być po drugiej stronie barykady, po której niestety, jak wiemy, jest większość osób. Lehman Brothers to jedna właśnie z tych instytucji banki inwestycyjne, które w magiczny sposób mnożą pieniądze. Bo to nie jest tak, że to rządy tylko sobie dodrukowują pieniądze. Najwięcej pieniędzy. Tworzą banki, bo jeżeli ty wpłacisz do banku 100 złotych depozytu, to bank może 900 zł pożyczyć innym osobom. Jak to jest możliwe? Bardzo polecam lektury ekonomiczne polecam poglądać filmy o ekonomii, bo dla takiego normalnego obywatela jest to takie zderzenie ze ścianą, żeby to zrozumieć, jak ten system w ogóle działa, że to jest ciężko uwierzyć, że jak, jak, to się, jak się podstawy ekonomii, których oczywiście nie ma w szkole, wytłumaczy takiej normalnej, zdroworozsądkowej osobie, to ona myśli, że wiecie, zaraz powiemy it's a prank, bro, że to jest żart, że jak. Czyli co, ja wpłacam do banku 100 zł i ten bank może komuś innemu pożyczyć 900 zł, mimo że nie mają tych pieniędzy, dokładnie tak. Nie pytaj mnie, gdzie jest w tym logika. Logika jest właśnie chyba w tym, że bank sobie może w ten sposób stworzyć nieskończoność pieniędzy. Bo pamiętaj, że jak on komuś pożyczy te 900 zł, to automatycznie oznacza, że ma 900 zł w zasobach, bo ma niespłacone długi u kogoś, znaczy wierzytelności w ich wypadku. Czyli skoro mają 900 zł, no to znaczy, że 8100 mogą komuś pożyczyć 9 razy więcej. I nagle się okazuje, że ty płaciłeś 100 zł, a bank już ma 8100. I to idzie dalej w nieskończoność jak najlepsza piramida świata, oni mogą drukować nieskończoność pieniędzy. A co jest. Jaki to, jakie to ma konsekwencje? Bo może jakby tak było, że jest jakaś zła grupa ludzi, która sobie dorabia pieniądze i nikomu to nie szkodzi, to już trudno to po prostu. No, trudno, sprytni cwaniaki dodrukowali, wykorzystują swoje preferencje czy jakieś tam kontakty, niech im będzie. Natomiast. To ma konsekwencje, ponieważ za każdym razem, kiedy oni dorabiają pieniądze, to nasze pieniądze, które my mamy w portfelu i na naszym koncie, są warte coraz mniej. Tak to działa, no bo jeżeli pieniędzy jest więcej na rynku, no to nagle się okazuje, że masło kosztuje dwa razy więcej. Więc kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, wszyscy za to płacimy. Każdy z nas, to, że dzisiaj zarabiasz znacznie więcej niż 20 lat temu. Bo tak musi być, nie ma innej opcji. Liczbowo rzecz biorąc, to wcale nie oznacza, że masz dzisiaj lepsze życie. Chociaż oczywiście życzę tego, bo jak ktoś 20 lat temu miał 10 lat, a dzisiaj ma 30, no to jest duża szansa, że rzeczywiście ma lepsze życie, że, że finansowo stoi lepiej, no bo wtedy nie zarabiał, a teraz zarabia. Natomiast, no, czy jak ktoś miał 20 lat temu 40 lat, a dziś ma 60, to już nie jestem taki pewny, żeby tak wiecie kozaczyć i powiedzieć, że na pewno wszystkie takie osoby mają dzisiaj lepsze życie. Nawet jeżeli zarabiają dwa razy więcej, bo widzisz, dwa razy więcej w liczbach wcale nie oznacza, że dwa razy więcej możesz kupić. Bo jest przecież coś takiego jak siła nabywcza pieniądza, czyli to, że to co kiedyś jak na przykład byś trzymał 100 lat temu w skarpecie 100 dolarów, to dzisiaj one są warte nie pamiętam teraz dokładnie, bo widziałem ten wykres chyba z miesiąc temu ostatnio, ale chyba 4 dolary, 4 albo 3 dolary. Tak by było, gdybyś podtrzymał 100 dolarów w skarpecie. Tak spada siła nabywcza pieniądza, czyli pieniądz jest coraz mniej, mniej warty i nieważne co tam jest na, na banknocie napisane, że 100 to jest 100 i to zawsze jest 100. No nie, bo za te 100 kiedyś mogłeś kupić więcej kostek masła, a teraz mniej. I z czego to się bierze? No właśnie, między innymi z tego, że są takie instytucje jak banki inwestycyjne, potężne instytucje, które robią takie niesamowite wały, użyczają kredytów, nie sprawdzają czasem, kombinują, na siłę chcą domknąć sprzedaż. Tak naprawdę, bank udzielając ci kredytu hipotecznego nie może na tym stracić. Może cię to zdziwić, że jak to przecież, a co, jak ja będę mieć wypadek, nie spłacę tego kredytu, a oni mi dali kredyt na pół miliona. To, to bank chyba traci. Nie, bank nigdy nie traci. Bank ma tyle mechanizmów, które powodują, że on nie może stracić, że to jest szok. Pomijając już, że każdy z takich kredytów jest ubezpieczony za Twoje pieniądze, czyli rozumiesz to? Potężna miliardowa instytucja prowadzi biznes, a ubezpiecza ten biznes kowalski. Rozumiem, że to nie oni ubezpieczają swój biznes. Wyobrażasz to sobie, że ty prowadzisz sklep, masz wielki sklep, na którego otwarcie zapożyczyłeś się, wydajesz milion złotych, masz kredyt na 30 lat, zaryzykowałeś niesamowicie, mega sklep i chcesz go ubezpieczyć, bo wiesz, że jak to spłonie, ten, ten sklep, to jesteś po prostu w mega tarapatach I, i wtedy przychodzą klienci, kupują u ciebie bułki, a ty im mówisz, słuchajcie, płacicie mi ubezpieczenie co miesiąc. No absurd, ale instytucje finansowe tak przecież działają. Także my ubezpieczamy instytucje finansowe, więc ten kredyt i tak już jest wygrany. Natomiast oni zaraz po udzieleniu ci tego kredytu go sprzedają na różne derywatywy, wrzucają to na różne dziwne instrumenty finansowe, które zwykłemu Kowalskiemu nawet nie są nigdy znane. A tam się dzieją rzeczy niesamowite, bo tam przepływają pieniądze ogromne. Na przykład Jimmy Diamond, człowiek, który jest prezesem jednej z czterech największych instytucji finansowych świata, JP Morgan. To jest człowiek, który codziennie, przez którego ręce metaforycznie, codziennie przenika więcej gotówki niż produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych w ciągu roku. Czyli mówimy tutaj o rzeczach niesamowitych. I to jest taka, ab, takie absolutne, ostateczne już zepsucie takie zgorszenie, że ci ludzie po prostu nie myślą o konsekwencjach ich działań, że jak oni dorobią dzisiaj pieniędzy, to my będziemy trochę biedni, a w innym kraju ktoś będzie bardzo biedny, a w innym kraju ludzie masowo zaczną wyskakiwać z okien, bo nie będą w stanie normalnie żyć. Czy ich to interesuje? Oczywiście, że nie. Oni mają najdroższą whisky na świecie i fantastyczne cygaro. Tak to po prostu wygląda i odpowiedzią na to jedną z odpowiedzi, bo to co mnie cieszy jest, że tych odpowiedzi jest i było i będzie sporo. Jedną z odpowiedzi był manifest technologiczny zwany white paperem Satoshi'ego Nakamoto, który napisał manifest o cyfrowej walucie, który był najlepszą możliwą odpowiedzią na upadek Banku Lehman Brothers i kryzys Światowy, który niszczył, zniszczył tak naprawdę życie wielu ludzi. Nagle pojawiła się waluta, a tak naprawdę kryptowaluta, która nie jest oparta o to, że jakiś bank siedzi i sobie drukuje te pieniądze, wymyśla jakieś narzędzia, kombinuje jak może, jak koń pod górę, a potem oczekuje pomocy od rządu, bo na tym przecież polega działalność banków, że my jak upadamy, jak nam jest niedobrze, bo zrobimy wałek, to udajemy, że, że nie mamy pieniędzy i rząd nam prześle, bo rząd nie chce doprowadzić do kryzysów, więc będzie nam w nieskończoność dawał dodatkowe pieniądze. Genialny biznes. To jest, rozumiesz, żeby mieć jeszcze czelność, prowadząc biznesy, które zarabiają tryliardy dolarów. Bardzo często na ubożeniu społeczeństw, żeby jeszcze żądać później pieniędzy od rządu. Ale tak to działa od wielu, wielu lat. To nie jest nowość, to się nie dzieje od wczoraj, to się dzieje od dziesiątek już lat. Nowoczesny system bankowy dokładnie w taki, sam, w taki sposób działa, więc to jest, można powiedzieć, genialny system, to jest geniusz zła. Nie wiem, czy można coś bardziej złego wymyślić. Znaczy, pewnie można, bo, bo wujek Adolf robił to trochę, trochę inaczej, w inny sposób, eksterminował ludność, bardziej brutalnie na pewno. Natomiast konsekwencje, no paradoksalnie, jednej i drugiej formy niszczenia społeczeństw są dość podobne na dłuższą metę. Tak czy inaczej, tak to właśnie funkcjonuje i nagle pojawił się bitcoin. Bitcoin, pieniądz, którego nawet twórca nie może dodrukować, na którego nawet twórca nie może wpłynąć. Pieniądz, którego ilość jest odgórnie ustalona i w dodatku pieniądz, który jest kontrolowany wyłącznie przez skrypt. Skrypt doskonały. Bitcoin to jeden z pierwszych programów na świecie, bo kryptowaluty to są aplikacje działające w 100% online. Tak można w uproszczeniu oczywiście zdefiniować, czym jest kryptowaluta. Bitcoin, który pojawił się jako aplikacja od razu doskonała, działająca. Zazwyczaj tak nie jest. Że wypuszcza się aplikację i ona już działa, że ona nie ma błędów, ona się nie krzaczy, ona nie przestaje działać na tydzień. A Bitcoin od momentu włączenia go, odpalenia jego sieci, działa nieprzerwanie przez 10 lat, pomimo że notorycznie i każdego dnia jest atakowany przez hakerów, którzy chcieliby wykraść Bitcoiny i tak dalej. Nie udało się to do tej pory ani razu. Pomimo, że kod Bitcoina jest ogólnie znany. Każdy dzisiaj może zerknąć do kodu Bitcoina, pobrać go na swój komputer, zobaczyć i ewentualnie napisać nowe aplikacje, ponieważ Bitcoin to jest aplikacja, która w nieskończoność może być jeszcze bardziej poszerzana o nowe funkcjonalności, tak jak sieć Lightning Network, która, miejmy nadzieję, Upowszechni się w 2019 roku i spowoduje, że będą mega szybkie płatności na Bitcoinie bez opłat czy z jakimiś symbolicznymi. To wszystko przed nami i to jest niesamowite. To jest niesamowite. My jeszcze nie wiemy, czy odpowiedź pod tytułem Bitcoin to będzie odpowiedź ostatecznie skuteczna. No, pewnie nie. Powiem szczerze, że pewnie nie, bo wiadomo, że Bitcoin już też został po części narzędziem finansjery. Bitcoin wszedł na tradycyjne giełdy, pojawiły się kontrakty terminowe, futuresy, tak zwane. Niedługo wejdą kolejne narzędzia inwestycyjne oparte o bitcoina. Także, jak najbardziej, banksterka stwierdziła, że na tym też można zarobić. Rzeczony już Jimmy Diamond, który najpierw mówił, że bitcoin to jest w ogóle zło, straszne, tym samym powodując potężny spadek jego ceny w roku 2017. Zaraz później powiedział, że jednak on się pomylił i bitcoin jest super. A w tak zwanym międzyczasie okazało się, że jego bank poprzez różne spółki, córki i różne inne kombinowane technologie kupił bardzo dużo bitcoinów. Także również spekulacja niestety działa na bitcoinie, i to powoduje, że nie jest to narzędzie anarchii doskonałej. Niemniej jednak. No, pomyśl to sobie pod tym kątem, że już pomijając to, czy bitcoin odniesie światowy sukces i adaptację, czy będziemy nim płacić, czy on wygra, czy też rządy go by pokonały w jakiś sposób, że ludziom by się odechciało go używać. Natomiast pomyśl w ten sposób. Jeszcze 10 lat temu plan był taki, że wyeliminujemy gotówkę. Wyeliminujemy gotówkę i będziemy mieć tylko oficjalne dolary. I rządzimy całym światem już ostatecznie. Bo nie dość, że możemy ich dodrukowywać w nieskończoność, tak jak w sumie jest dzisiaj, bo dzisiaj to już nie trzeba mieć drukarni. Dzisiaj to się po prostu klika w systemie, więc ten pieniądz dłużny, tak zwany, no tego można wyprodukować w cholerę. Więc mamy komputery, możemy klikać, dorabiać dolary. Będziemy nieskończenie bogaci. A z drugiej strony mamy ludzi pod pełną kontrolą, ponieważ oni muszą używać naszych elektronicznych dolarów, i każdy z tych dolarów jest kontrolowany. Przebieg, przepływ tych pieniędzy. My jesteśmy w stanie zawsze wyśledzić, więc oto już nie będzie żadnej czarnej strefy. Ludzie już nie będą sobie płacić bez namierzania. Zawsze, gdy ktoś pójdzie po, Lidl, do, po brokuły, do biedronki, żeby zebrać naklejkę na gang słodziaków, my będziemy o tym wiedzieć. Taki był plan, a tu nagle pojawiły się kryptowaluty. Nagle się okazało, że szlak to wszystko trafił, bo pojawiło się Monero, choćby ten bitcoin, który oczywiście jest namierzalny, ale no w małych kwestiach nikt tego namierzać nie będzie, bo to się po prostu nie opłaca. Natomiast są takie jak Monero Pivix, Bitcoin Private, te, które służą do prywatnych płatności, czy DASH również. E, nagle się okazuje, że kurczę, no, ludzie wymieniają wartość na inne sposoby, których my nie potrafimy kontrolować. I teraz, wiadomo, od lat finansiera próbuje znaleźć najlepszą odpowiedź na to wszystko, natomiast e, tej odpowiedzi ostatecznie dobrej chyba nie będzie. W jakim sensie mimo że finansjera dalej jest potężna i będzie zarabiała nawet na Bitcoinie, to można powiedzieć, że w tej bitwie wygrała ludzkość. Ponieważ to ludzkość stworzyła kryptowaluty, które dały nam takie, no, tymczasowe można powiedzieć zwycięstwo, bo jeszcze za wcześnie, żeby otwierać szampany, ale okazało się, że nawet prezes banku centralnego Mario Draghi, który powiedział ostatnio, że nie planują zrobić cyfrowego euro i tak dalej, co w sumie nie jest dla nas aż tak istotne. Czy będzie cyfrowe, czy nie będzie. Natomiast on powiedział, że na razie jeszcze nie znamy konsekwencji używania cyfrowych walut, i tak dalej. Natomiast to, co jest ciekawe i to, co mi się bardzo podoba, co pan Mary, Rzadko mi się podoba, co mówią prezesi banków centralnych. Natomiast to, co mi się podoba tym razem, jest to, jest to że w tym momencie nie ma jakby takiej konkretnej potrzeby tworzenia dodatkowej waluty w strefie euro, ponieważ. Cały czas rośnie zapotrzebowanie na banknoty papierowe w Unii Europejskiej. I powiem szczerze, że bardzo, bardzo mnie cieszy to jedno zdanie. To jest jedno zdanie, dla którego warto czytać takie artykuły. Niesamowita wiadomość. Nagle się okazuje, że w świecie, w którym już miało nie być gotówki, już stępili, już kombinują i oczywiście będą dalej, bo tu nie ma wątpliwości, tu nie możemy dać sobie uśpić czujności. Natomiast. W tym świecie jednak się okazuje, że zapotrzebowanie na gotówkę papierową rośnie. Czyli być może oni stwierdzili, że jeżeli ludzie już mają iść w kryptowaluty, to już lepiej niech zostaną przy tej gotówce. Bo to już przynajmniej to, to, te krypto też w ogóle nie będą do skontrolowania, a gotówka no to czasem jeszcze. Przynajmniej ktoś fizycznie musi go musi ją przekazać. Także czy to jest zwycięstwo świata kryptowalut? W całej wojnie oczywiście nie, ponieważ chciwość pewnych ludzi jest nieograniczona i to, że oni są, mają psychopatyczne podejście do życia, czyli oni nie patrzą na konsekwencje, ich tylko będzie interesować własny zysk, co do tego nie mamy wątpliwości. Także walka na pewno się nie skończyła, natomiast Bitcoin uważam w, dziesięcioletnie, w dziesięciolecie upadku banku Lehman Brothers i początku potężnego kryzysu, uważam, że ten pojedynek wygrał Satoshi Nakamoto. Punkt dla Ciebie, Satoshi, i w imieniu siebie i całej ludzkości dziękujemy bardzo, obiecując jednocześnie, że zwycięstwo w tej bitwie rozumiemy jako zwycięstwo w bitwie, a nie w wojnie, i, i trzymamy rękę na pulsie, bo wiemy, że kolejne 10 lat będzie wymagało kolejnych środków w walki z totalitarnym Wielkim Bratem. Bierzemy to na klatę i dziękuję z tej okazji tak, bo dzisiaj filozoficznie się zapędziłem ale z tej okazji dziękuję całemu środowisku kryptowalutowemu że jesteście ostoją mimo, że też często zarabia się tu na spekulacjach i tak dalej, różnego rodzaju to jednak zawsze choćby z tyłu głowy jest ten cel żeby nie dać skontrolować się w pełni i nie oddać całego swojego życia wielkiemu bratu miłego dnia Wam życzę i oby następny kryzys finansowy, który prawdopodobnie no, nieuchronnie nadchodzi, przyniósł nam jednak skuteczność kryptowalut i ich wzrosty, bo jest taka szansa. Miłego dnia subskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się podoba. Udzielajcie się, piszcie w komentarzach, jak również dzielcie się tymi materiałami na grupach na Facebooku, w różnych innych miejscach. Bardzo to, do, to doceniam. Do usłyszenia na YouTubie i. Do usłyszenia również na webinarze z analizą aktualnej sytuacji rynkowej. Dzięki bardzo, miłego dnia, cześć!